Dzień dobry, witamy Państwa. Bardzo nam miło. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Tak więc witam Państwa oficjalnie na konferencji prasowej w Cracovii. Dzisiejsze spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część to prezentacja naszych nowych zawodników, Sergiu Hanca i Bojan Czeczarić. Druga część natomiast to już jest ta część spotkania z udziałem prezesa naszego klubu, pana profesora Janusza Filipiaka oraz trenera pierwszej drużyny, pana Michała Probierza. Zatem słowo się stało ciałem. Zaczniemy właśnie od prezentacji naszych nowych zawodników. Mamy również osoby, które przetłumaczą nam naukę języka rumuńskiego i języka serbskiego. Zaczniemy może od Sergiu Hanca. Sergiu, dlaczego zdecydowałeś się na transfer do Cracovii? Sergiu, întrebarea este de ce ai luat decizia ca să vii aici la Cracovia? Cunosc Polonia ca o țară foarte organizată și știu că fotbalul grec este foarte organizat și foarte bun. Cred că am luat cea mai bună decizie. În același timp îmi face plăcere și sunt onorat să fac parte din această echipă și din acest grup. Podejmowałem decyzję ze względu na to, że wiem, że w Polsce wszystko jest poukładane, również, że kluby i piłka nożna w Polsce jest na dobrym poziomie i tak podejmowałem decyzję, żeby kontynuować tutaj w Polsce. Thank you. Question to Bojan. Pytanie do Ciebie, Bojan. Podobne. Dlaczego wybór padł na Cracovii? Bojan, zašto ti si došao u Cracoviju? Pre svega Asina, pa jednostavno dopala mi se taj stil futbola kao što je Cracovija. Generalno u cijeloj Poljskoj ligi mislim da to je dosta odgovora. Veliki korak naprijed u mojoj karijeri i sigurno sam da će ostati veliki dobar utisak i klub kao Cracovija i to je to. Bojan mówi, że to jest duży krok w jego karierze i że podobało mu się... Oj, przepraszam. Jest zadowolony. Panie trenerze, nim jeszcze nastąpi oficjalne przekazanie koszulek, to prosiłbym, żeby spiął klamrą te dwa transfery, też Pana opinię. Dlaczego wśród wielu piłkarzy akurat wybór padł na tę dwórkę? Akurat jeżeli chodzi o Bojana Czeczaricza, to mieliśmy okazję ze Spartakiem Subotica zagrać w Turcji już rok temu i rozmawialiśmy na jego temat, ale wtedy gdzieś tam mieliśmy też dwóch spoza Unii zawodników i nie było wiadomo, co będzie dalej, dlatego nie ryzykowaliśmy, żeby brać następnego, ale przez rok generalnie jesteśmy cały czas, bo w obserwacji zawodnika wielu się dziwiło, że my go oglądamy rok, a my generalnie graliśmy przeciwko sobie, także od razu w notesie mieliśmy, nawet rozmawialiśmy już z jego agentem od razu po tym sparingu, ale to akurat nie wyszło. Teraz była sytuacja, że mamy jednego spoza Unii, dlatego wzięliśmy drugiego zawodnika. A jeżeli chodzi o Sergiu Hankę, to oglądaliśmy tak samo. Mieliśmy tych zawodników dosyć dużo do wyboru, a na pewno trafiła się idealna okazja do tego, że sam też zawodnik chciał odejść i na pewno Polska Liga jest dla niego bardzo dobra. Jego wartość pokazuje, że jest reprezentantem Rumunii, który już grał, był zawodnikiem i jego miejsce jest tam, żeby tam wrócił i właśnie dobrze się prezentował na naszych boiskach. Dziękuję bardzo. Czekaj, koszulki trzeba brać. Profesor. A nie, to trener pan, to panu zawodnicy. Kurde, ja wiem, jakim języku ja mówię. Gratulacje. Proszę bardzo. Panie trenerze, jeszcze ten układek. I tutaj na koniec. I tutaj? Okej. Panowie powiedzą, gdzie będzie najłatwiej, dobra? O, tam się trener ściska z nim. Na koniec. I jeszcze jedna spojrzenie na mnie. I tutaj jeszcze? I wspólnie może... A wasze wspólne, zróbmy wspólnie, ale może tutaj. Mamy samych zawodników z koszulką. Proszę. Każdy ma inne zamówienie. Na kolana. tutaj? Jeszcze z trenerem. Tak. Z trenerem. I tutaj później na środek. I tu na koniec, tutaj na prawo. I tu mogę tutaj. Ja się proszę jeszcze do mnie tutaj, na środek. Dziękuję. Dziękujemy. Macie panowie szansę na pytania do zawodników. Tak, to jest temat, w którym można zadać pytanie zawodnikom, ale tak jak też wspomniałem, po konferencji prasowej będziemy uczyć prowadzenia indywidualnych rozmów z zawodnikami, więc to już zostawiam Państwu ten wybór. Michał Probierz. Może jedno do Sergiu Hanki pytanie. Czy konsultował tak ze swoimi rodakami Krakolne Rapa w Cracovii, grali też inni, kiedyś polski Lipin, dzisiaj w Cracovii. I ile jakby miał opcji, której wybierał i postawił na Cracovii? Ai consultat cu cineva în ceea ce privește transferul aici în Polonia, de exemplu cu Cornel Râdă sau cu alții concetățeni de AED și câte opțiuni ai avut de a juca aici în Polonia? Da, am vorbit cu oamenii care am auzit că sunt interesați din partea celor de la Cracovia pentru mine, l-am întrebat pe tot ce fel de condiții sunt aici, mi-am vorbit la superlativ de tot ce sunt în acest club. Și în același timp am vorbit și cu selecționerul României, pentru că este important pentru mine să mă duc la o echipă puternică, să joc bine și să fiu convocat din nou la național. Tak, rozmawiałem tutaj z moim kolegą Rypa. Pytałem go i on powiedział o samej drogi sprawa, jeśli chodzi o nasz klub, a dodatkowo jeszcze pytałem selekcjonera Rumunii, co myśli o tym i on też potwierdził, że dobry wybór i polecam mu, żeby wyjechał po to, żeby się przygotował też do gry w drużynie narodowej. Jeszcze pytanie do Bojana Czeczarycia. Czy mamy go traktować głównie jako środkowego napastnika, czy bardziej jako skrzydłowego? Bojan Tisi napadacz i krylny weźny gracz. A mój problem pozycji napadacz szpic podał chwilę i go znalazłem na płaszczu. Generalnie podstawowa pozycja Bojana to jest napastnik, ale też odnajduje się na prawym i lewym skrzydle. Czy jeszcze pytania do zawodników? Nie, zatem dziękujemy. Thank you guys. Przechodzimy zatem automatycznie do drugiej części konferencji prasowej, czyli tej poświęconej przygotowaniom pierwszej drużyny do rundy wiosennej oraz organizacji pracy klubu. No już na wstępie oddaję zatem głos panu prezesowi, profesorowi Januszowi Filipiakowi. Dziękuję bardzo. Widzę, że jest duże zainteresowanie. Ogłoszenie było dosyć niewinne, a widzę, że panowie w dużej liczbie się stawili. Także przechodząc do rzeczy, na pewno po uwagach od kibiców, których słuchamy, no, powstała potrzeba rzeczywiście zastanowienia się nad tym, jak ta nasza sekcja sportowa ma wyglądać w Cracovii. Chcę powiedzieć, że nie jest tak, że nie było dyrektora sportowego. Myśmy dyrektorów sportowych, jak to się mówi, próbowali. Koledzy, ja mówię koledzy, bo sami dziennikarze są. Na pewno przypominacie sobie nazwiska, z tych osób było sporo. No i moje doświadczenie jako prezesa, tym prezesem jestem już 15 lat, były negatywne, bo zawsze mieliśmy konflikt między dyrektorem sportowym i trenerem. I no, na przykład sprowadziliśmy jakiegoś zawodnika za moją zgodą, a trener potem go nie chciał trenować, chciał swojego zawodnika, więc na ogół były kwasy między dyrektorem sportowym i trenerem. No więc w tej sytuacji ja powiem, no, z życia wzięte nauczyłem się, że po prostu lepszy jest ten model angielski, gdzie mamy menedżera, który odpowiada za całą drużynę, dobiera sobie współpracowników, dobiera sobie piłkarzy i ma jedną osobę odpowiedzialność za prowadzenie sekcji piłki nożnej. Kierując się tym i chcąc wzmocnić, bo wiadomo, że tam osobą u nas jest trener Probierz, wykazał swoje umiejętności, swoje zaangażowanie. Ilość pracy, którą wykonuje, jest bardzo duża. Zwróciłem się do trenera z prośbą i to jest chyba główny news, żeby objął obowiązki członka zarządu spółki akcyjnej Cracovia w randze wiceprezesa do spraw sportowych. No i trener zgodził się tą funkcję przyjąć. Ja za chwilę oddam głos trenerowi, natomiast co to oznacza? To oznacza zarówno większą odpowiedzialność trenera za wynik sportowy, a jednocześnie dostaje do ręki szereg narzędzi, które pozwolą mu lepiej. Ja to wyłączyłem przecież. Które pozwolą mu lepiej zarządzać zawodnikami i sprawami klubu w tym obszarze. Jednym z tych narzędzi, które trener dostanie, no to jest ta słynna Rączna. I tutaj chcąc dać konkretną informację, bo wcześniej tego nie mogliśmy zrobić, z budową Rącznej łopata zostanie, przepraszam bardzo, to jest irytujące. Takie życie. Czyli nie mogliśmy podać tej daty, bo nie była gotowa dokumentacja, cały szereg procedur administracyjnych trzeba było dopełnić. Teraz, tak jak mówię, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę Rącznej. Zaczniemy w kwietniu i obiekty będą gotowe w maju przyszłego roku. Trener w trakcie swojego wystąpienia, tam jest zdjęcie, trenerze tej Rącznej, to będziemy mogli Państwo zobaczyć. To jest 6 boisk pełnowymiarowych, z czego jedno sztuczne i boisko, które będzie prawdopodobnie w hali, raczej niż pod tym namiotem nieszczęsnym. I do tego budynki klubowe, do odnowy i do po prostu szatnie. Wszystko, co jest potrzebne jako zaplecze dla tego obiektu. Tyle z mojej strony. Będę chętnie odpowiadał na pytania, a teraz chcę przekazać głos trenerowi. Co konkretnie to oznacza dla sekcji piłki nożnej. Aha, jeszcze dodam, że hokej, sekcja hokeja zostaje pode mną. No, trener Rochaczek by nie zniósł rozstania. Także. Bardzo proszę, trenerze. Pierwsze to bardzo dziękuję profesorowi za zaufanie. I tutaj jest to dla Cracovii tak samo istotna zmiana. W piłce też tak. Jesteśmy prekursorem tego, bo jeszcze żaden klub czegoś takiego nie wprowadził i tutaj jest to na pewno bardzo ciekawe i nowe. Mam nadzieję, że sprostam wymaganiom profesora i będzie zadowolony po czasie. Tutaj my bardzo często rozmawialiśmy o jakiejś polityce i z profesorem, mimo wcześniejszych, mimo że nie miałem takiej funkcji, ale rozmawialiśmy na ten temat, dlatego tak od początku chciałbym przedstawić w sposób, jaki po moim przyjściu tutaj, jak zmieniła się Cracovia i w jaki sposób działamy. Dlatego bardzo często byliśmy krytykowani za wiele ruchów, ale jest to tak, że w dobie dzisiejszej, jak się jest tyle zmian, to trzeba po prostu systematycznie do tego wprowadzić. I tak jak tutaj, że w sezonie 2016-2017, w momencie jak wprowadziliśmy tych zawodników, to zostało tylko 5 zawodników, którzy aktualnie są w drużynie. Także jakby popatrząc, to praktycznie jest to nowa drużyna cała. Bardzo często zarzuca nam się, że my nie wprowadzamy tych młodych i mimo tego, że nie grają może wszyscy regularnie, to wprowadziliśmy 8 zawodników, którzy trenowało z kadrą pierwszego zespołu, w tym Lucjusz Struzik, Rakoczy i Pik. To są zawodnicy, którzy debiutowali w kadrze pierwszego zespołu i już mają występy, tak jak Struzik, który ma więcej już meczy w lidze, Pik i to, co mówiłem wcześniej, Pik, może Rakoczy mieliby wcześniej i Struzik więcej tych meczy, gdyby i Lucjusz, gdyby nie ta sytuacja, która miała miejsce, że walczyli o Mistrzostwo Polski i zajęli wicemistrza Polski z tym zespołem. Do tego na pewno dochodzi Kanach, dochodzą jeszcze Wiśniewski, który był, Krupa. To jest pierwsza grupa zawodników, która była. Drugą grupą teraz, którzy dołączyli, to jest Bracik, Pieńczak i Ziemba. To są następni juniorzy, którzy są. Jest w kolejce jeszcze następnych grupa zawodników jak Kafel i tu mamy pod kontrolą cały ten klub, jeżeli chodzi o same przygotowanie merytoryczne i sportowe. Tutaj to jest pierwsza drużyna. Bardzo często zarzuca nam się, że my nie mamy trenera przygotowania fizycznego, co jest nieprawdą, a z drugiej strony po co nam trening przygotowania fizycznego na stałe, jak mamy to rozplanowane wśród trenerów, i przygotowanie fizyczne naszego zespołu pokazuje, że mamy dobrą drogę, i to jest Zbyszek Jastrzębski, który cały czas profesor, który nadzoruje tu, i z nim współpracujemy już od dłuższego czasu. Ja z nim współpracuję już 11 rok, a tutaj w Cracovii regularnie jest tak samo i z nami jest jako pracownik tak samo Cracovii, także jest, nie jest na co dzień w klubie, ale wszystko to, co jest, nadzoruje w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o scouting, bardzo często zarzucano tak samo, że nie pracujemy, że nie ma scoutingu. To jest też nieprawdą, bo akurat szefem scoutingu cały czas był Mirek Mosur, który pracował i jest nadal, który jest, systematycznie pracuje. Mamy 15 skautów regionalnych, których wiążą nas różne umowy, i ci skauci gdzieś nam polecają tych zawodników, których mamy. Do tego doliczyć w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy, że było około 100 zawodników z rocznika od 2000 do 2003. Wiadoma sytuacja, że akurat selekcję, którą robiliśmy rok temu, nie mogliśmy zrobić do końca dobrze, bo jak zrobiliśmy, nie wiedzieliśmy, że będzie reforma rozgrywek i junior będzie miał 2001 rocznik, bo nikt nie wiedział, dopiero to było przed miesiąc przed końcem rozgrywek, i dlatego nie mogliśmy tutaj w jakikolwiek sposób inaczej zareagować, a tych zawodników mieliśmy wprowadzonych zupełnie inaczej. To jest grupa cała, którą prowadzi Robert Kasperczyk, którą współpracujemy i regularnie cały czas mamy pod kontrolą. To są wszystkie zespoły, które do nas należą, i to są zespoły, nad którymi mamy cały czas kontrolę jako pierwszy trener, który zespołu tu jest, i mamy ścisłą współpracę i z Robertem Kasperczykiem. Do tego z 12 klubów, które posiada 3 zespoły w Ekstraklasie, w tym jest Cracovia, która ma w każdej grupie rozgrywkowej najstarszej drużynę. Do tego dochodzą współpraca z Cracovią Kids i jeszcze z Akademią Mistrzów, która tak samo jest, i współpracujemy na tym poziomie. Tutaj w każdej drużynie, która jest, to mamy 20 zawodników plus 7 dodatkowych, którzy jeszcze trenują z pierwszą drużyną. To co mamy dwie grupy, bardzo często ci zawodnicy są wymieniani. To co rok wcześniej bardzo często rozmawialiśmy tutaj i bardzo często ktoś mówił, że ktoś jest odsunięty od pierwszego zespołu. To akurat nie jest tak, bo w trakcie sezonu bardzo często prowadzimy treningi, jak jest 20 zawodników z pola plus bramkarze, po to, żeby można było łatwiej pewne założenia taktyczne zrobić. Tutaj w każdym zespole doprowadzić chcemy do sytuacji, żeby było 2 trenerów plus trener bramkarzy, i tak w większości mamy. Prowadzimy rozmowy z różnymi trenerami, którzy mają nas tutaj zasilić. Tak samo prowadzimy rozmowy, jeszcze chcemy zrobić treningi dla tych zawodników indywidualne. Także my ten kierunek, który jest, to cały czas mamy obrany. W każdej tej zespole, tak jak w juniorze młodszym, jest 2 zawodników, którzy już trenuje regularnie z pierwszym zespołem, i mamy przygotowane pod każdym kątem, że teraz z rocznika do rocznika, jeżeli będą przechodzili ci zawodnicy, to jest zdecydowanie łatwiej, bo mamy całą strukturę klubu poukładaną od podstaw, i to do tego dążyć, żeby tak jak Piotr Giza, który z nami współpracuje, Marcin Bogdan, który też z nami współpracował, tutaj jest najmłodszy rocznik, który też powstał, i do tego te Cracovia Kids, którzy mają 4 czy tam jest też trenerzy, co czasami są dochodzący, do tego współpraca z Akademią Mistrzów. I patrząc na to wszystko, celem przyszłego jest wprowadzenie i zrobienie drugiej drużyny. Jest to dlatego, i uważam, że to było trafne, że w zeszłym roku zlikwidowaliśmy to ze względu na to, że nie byliśmy przygotowani, jeżeli chodzi o grupy różne. Łączając do tego, dzisiaj struktury są bardzo proste, że młodzież, która jest, plus zawodnicy, którzy wrócą z wypożyczeń, będą tworzyli drugą drużynę, będą stworzone warunki, będzie wszystko oparte na programie pierwszego zespołu, także praktycznie będą tak samo trenować. Wprowadzać tych zawodników będziemy regularnie, także stworzymy taką grupę około 50 zawodników, którzy będą z tego promowali, i co pół roku będziemy wymieniać tych zawodników, żeby po prostu tam była rywalizacja, żeby każdy z tych zawodników miał szansę dostać się do pierwszej drużyny. I to właśnie jest taka praca, którą tutaj bardzo często też z profesorem rozmawialiśmy, żeby długofalowo właśnie tutaj tych zawodników umiejętnie wprowadzić. Do tego dochodzi baza w Ręcznej, o której już pan profesor mówił, i tutaj jak ona powstanie, to już chcemy to jeszcze rozszerzyć, ale to najpierw będzie, to wtedy będziemy dalej działać. Na razie przygotowujemy to wszystko pod tym kątem, żeby cała organizacja klubu funkcjonowała na profesjonalnym poziomie, i w takim kierunku właśnie tutaj z panem profesorem dążymy.